W dzisiejszym odcinku z Wiktorii 3 będę walczył o wolność, równość i kobiety. Kobiety dla wszystkich. To znaczy prawo głosu dla kobiet. Będę dążył do zaprowadzenia demokracji na świecie. Szczególnie jednak w Europie. Jako jedyne i niepowtarzalne super Niemcy. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Informacyjnie, musiałem rozegrać całą kampanię wielkimi Niemcami od nowa. To nie tak, że miałem pewne problemy budżetowe i bunty w kraju. Powód był jednak prosty. Poprzednio grałem na wersji przedpremierowej i obecnie to powoduje, że save mi się popsuł. Nie mogę go wczytać. Więc mamy rok 87, 13 lat później niż skończyłem poprzedni odcinek. Wynika to z tego, że rozgrywałem te Niemcy 3 razy i za każdym razem w okolicach dopiero 890 roku udało mi się sformować super Niemcy. Austria była bardzo trudna obecnie do przekonania i skutecznie przeciwdziałałem moim próbom poprawienia relacji z nią. Jednak obecne Niemcy są dużo bogatsze niż na poprzednim podejściu, mają większe piśmiennictwo, lepiej żyjących obywateli, mam też ich znacznie więcej, jak i mam mniejszą liczbę radykałów. Sam budżet też jest w lepszym stanie, mogę nawet ściągać niższe podatki od moich obywateli, ale jakbym chciał, mogłyby być nawet większe. Jeżeli idzie o moją armię, jest ona też znacznie potężniejsza niż była poprzednio, chociaż powiem szczerze, obecnie nie potrzebuję jej aż takiej dużej, więc rozwiązuję 100 tysięcy. Na moim zjednoczonym super rynku niemieckim w zasadzie większość najważniejszych surowców mam bardzo tanich i mam ich gigantyczną nadprodukcję. Niestety nawet nie jestem w stanie ich za bardzo gdziekolwiek eksportować, bo wszystkie największe rynki i tak już ze mną handlują. Brakuje mi za to głównie ubrań, jak i kolei, ale nad tym będę pracował w najbliższym czasie, bo mam już prawie najlepsze metody produkcyjne i dzięki temu budowa w całych Niemczech po prostu trwa w najlepsze. Pozostało mi więc pozbyć się tych najmniej efektywnych szlaków handlowych, jak i nadrobić troszeczkę moje zaległości afrykańskie, bo tak, na trzecim podejściu totalnie olałem Afrykę. Wybrałem też troszeczkę inne parametry dla mojego bloku mocarstw. Nadal grałem pod handel, pod policję, naukę, ale czwarte rozwinięcie wziąłem konstrukcję. Niby 10% szybszej budowy, ale to się świetnie skaluje przez całą rozgrywkę. Dopiero teraz, w tym momencie, zamieniam właśnie konstrukcję na to samo rozwinięcie, które było w poprzednim odcinku, czyli na Biuro Spraw Kolonialnych. Poza tym, tamto rozwinięcie daje mi możliwość posiadania firmy zjednoczonego konsorcjum budowlanego, które zwiększa wydajność następującego przemysłu. Efektywność budowy naprawdę mi spadła bardzo. Z 1500 punktów do 1200, jak i tutaj maksymalna wartość wynosi 14,5, a wcześniej było 31. No ale trudno, na miejsce tamtej kompanii powołam Skoda, co przyspieszy mi skuteczność artylerii ofensywnej, jak i zwiększy prędkość ofensywy. Wprowadziłem też nowe metody nawożenia ziemi, to co spowoduje, że nawozy wzrosną mi znakomicie w kosztach, ale wreszcie rozwiążę mój problem pszenicy, co spowodowało, że muszę zająć się rozbudową moich oil rigs. Zapomniałem polskiego słowa. Jeżeli idzie o poziom technologii, jest on trochę bardziej zaawansowany niż było to w poprzednim odcinku, jednak muszę się skupić głównie na badaniach nie socjalnych, ale produkcyjnych, a w zasadzie radia. Jest ono bardzo potrzebne do finalizacji moich działań wojennych, do których się teraz szykuję, ponieważ zamierzam stworzyć centralną Europę, a w późniejszym etapie Unię Europejską. Bardzo dużą różnicą odnośnie tego, jak grałem wcześniej i obecnie, jest to, że w tym momencie zainwestowałem w elektryczność. Co najważniejsze, ona jest bardzo specyficznym dobrem, ponieważ musimy budować budynki pod elektryczność w każdej jednej prowincji, a najlepiej robić to chodząc w market oraz klikając na elektryczność i patrząc, gdzie nam jej brakuje, porównując produkcję do konsumpcji. A jeżeli chcecie konsumować więcej gier, zapraszam na Nebę. Mnóstwo pozycji w najlepszych cenach, link jak zwykle w opisie, polecam Lukas. U mnie elektrownie w tym momencie są w praktycznie w każdym miejscu w Imperium, przynajmniej po jednej zbudowanej. I to co polecam zrobić wszystkim, to zezwolić na autoekspansję, podobnie jak robi się z koleją. Przeprowadzam też reformę rolną z posiadłości polegających na własnościach małych farmerów na wielkie skonsolidowane farmy. Teraz skupiłem się właśnie na ogarnięciu tych moich podbojów w Afryce, żeby podbić ten bogaty w złoto obszar. Tak, poprzednio też zdobyłem Królestwo Madagaskaru. Jest to już moja marionetka. Co tu się stało? Czemu mi tyle szlaków handlowych się zakończyło nagle? Opracowałem nową technologię telefonów, co prowadzi mnie dalej do radia. Duże użycie zasieków w Zululandzie spowodowało, że mogę rozwinąć ich technologię. Albo obrony, albo
oddziałów szturmowych. Zobaczcie, ile kopalni złota tutaj przegapiłem. Jako Niemcy, które będą ściągały tak czy siak dużo surowców podstawowych, zwłaszcza ropy, z innych części świata, muszę rozbudować i unowocześnić moją marynarkę wojenną. Przy czym będzie się ona głównie składała z lekkich okrętów zwiadowczych, że tak powiem, ponieważ to one mają skuteczniejszą obronę konwojów. Aha, tylko nie mogę tego robić, bo nie mam radia. No co za życie. To na razie łodzie torpedowe. W 1896 rozpocząłem też proces zmiany monarchii na republikę prezydencką. Niech przynajmniej ktoś będzie odpowiedzialny za ten kraj. Nie, to jest lepsze od parlamentaryzmu. Gospodarka nam po prostu wystrzeliła w górę, ale co w tym dziwnego, jak prawie znowu podwoiłem metody produkcyjne. Doszło też do wielkiej pandemii na moich plantacjach jedwabiu. A co, myśleliście, że gdzieś indziej? Ale i tak, mam przez to gigantyczne problemy z jedwabiem. Udało mi się zawrzeć ponowny sojusz z Wielką Brytanią, wybuchła mi też jakaś mała rebelia. Nieważne, sojusz z Wielką Brytanią będzie pomocny podczas moich pierwszych wojen w regionie zarówno francuskim, jak i włoskim. Spójrzcie, to jest ptaszek! Nie, to nasze niemieckie lotnictwo. Zdecydowanie jestem coraz bliżej wprowadzenia demokracji na świecie. Musiałem teraz się zająć pewnymi cięciami w budżetówce, bo jakby to powiedzieć, mam dużo, za dużo administracji państwowej, odkąd wynalazłem telefony. I udało się po wielu latach opracować szczepionkę i uratować plantacje niemieckie. Tak, cała zasługa dla naukowców. Nastał też przełom na niemieckim rynku, ponieważ opracowaliśmy nowe węglowe turbiny. Może wreszcie to rozwiąże mój problem z elektrycznością, który jest gigantyczny w tym okresie gry. Jednocześnie też wprowadzę elektryczne pociągi. Ale dlaczego brakuje prądu? Co tu się wydarzyło? Nie! I zdecydowanie mam coś nie tak z moim sektorem prywatnym budowy. Zobaczcie, co on mi buduje. Stal i w zasadzie tyle. W zasadzie bardzo jest też dużo tutaj narzędziowni. Bardzo dużo budynków i typu surowców i produkcji, której nie będę potrzebował. Wystarczy zobaczyć, że węgla mam za dużo, stali mam za dużo, jak i narzędzi mam za dużo. Automatyczne budowanie chyba nadal nie działa zbytnio. Rok 1901 to jednak moment na rozpoczęcie rozprowadzania demokracji po Europie. Ale co, że jestem monarchią jeszcze? To tylko detal. Na pierwszy ogień idzie Rosja, będę tam wyzwalał Polskę. A gdzie jest reszta tych krajów, które tutaj były? Czy je można tylko przez jakiś czas wypuścić? Celem wojennym niech będzie zdobycie stolicy Rusków. Sama Rosja jest trzecią armią świata, a więc może być wyzwaniem. Chociaż z tego co widzę, jakość mojego wojska jest znacznie lepsza od rosyjskiej, więc może nie będzie tak problematycznie tutaj. No, zobaczcie, ja mam już nowoczesną artylerię, całe zaplecze rozbudowane, a Rosjanie korzystają jeszcze z artylerii z czasów napoleońskich chyba. O nie, feminizm. No dobrze, ale poprę go. Muszę przyznać, że ponosimy podobne straty, jeżeli idzie o zabitych po naszej stronie, jak i Rosjanie, ale robię im dużo więcej rannych. Jednocześnie ponoszę dużo większe wydatki finansowe na tą wojnę. W sumie jest to taki test mały, żeby zobaczyć, ile na co wydaje i z tego co widzę, na ten moment produkcja amunicji, artylerii, jak i broni palnej dla moich wojsk jest wystarczająca. Wreszcie powstały Niemcy! Demokracja triumfuje! A pierwszym prezydentem Niemiec zostaje Leopold Runge, feminista. Pozwoli mi to teraz zająć się wprowadzeniem takich nowoczesnych praw, jak prawa robotnicze, ciało regulacyjne, które będzie dbało o to, żeby nikt nie był wykorzystywany w moim kraju. A kto wie, może również za jakiś czas wprowadzimy jakieś prawa kobiet. Ale muszę przyznać, że bądź co bądź na koniec wojny, straty Rosji są kilkukrotnie wyższe od moich. Przy czym tutaj głównie to jest Skandynawia, a nie ja. No dobra, w zabitych są moi. Ale to głównie za wyczerpanie wojenne? Coś takiego jest w tej grze? Nieważne, Rosja została pokonana, dlatego teraz obrócę się w kierunku Francji, której armie są porównywalne do moich, zwłaszcza, że mają pobór powszechny. Celem wojennym oczywiście będzie Paryż, ale dodatkowo postaram się wypuścić parę pomniejszych krajów. Francja wydaje się być o wiele bardziej lubiana od Rosji, tutaj dużo krajów stanęło po jej stronie. Kłopotliwa się wydaje Turcja, ponieważ otworzy mi to nowy front. Wykorzystam też niemiecką marynarkę do blokady morskich szlaków i ochrony moich własnych dróg morskich. Skoro aż tyle krajów wystąpiło przeciwko potędze moich super Niemiec, na początku będę się bronił. Na morzach na razie niemiecka marynarka daje jak najbardziej radę. Albo i nie. Na granicy z Francją, ponieważ były to terytoria silnie zurbanizowane, dochodziło do wielkich bitew, a w zasadzie to do wielkiej rzezi armii francuskiej. Naprawdę, strategia obronna wydaje się być mega mocna obecnie w Wiktorii 3. Gigantyczne straty. Nowocześniejsze metody walki powodują, że robię jesień średniowiecza, rzeź totalną na froncie francuskim. Zobaczcie, jak niszczy ich wojska. A tutaj mamy prawdziwych niemieckich Spartan. 16 tysięcy armii przeciwko 120 tysiącom. I dają radę, chłopaki. Dają radę.
Naprawdę wygrywam tą bitwę, nie wierzę w to. Myślałem, że to będzie przegrana. Pierwszy kraj opuścił wojnę? W międzyczasie rozpocząłem rozbudowę przemysłu zbrojeniowego ciężkiego. Samoloty, czołgi, wszystko naraz. Totalnie tego nie rozumiem. 100% szans na ustanowienie praw głosowania kobiet. Jeszcze nie przepchnęli tego. Swoją drogą, ciekaw jestem, jak to wpłynie na przyrost populacji w moim kraju. Obecnie jest następujący. Prawa kobiet ustanowione? Nie spadło aż tak bardzo. Wprowadzam też na terenie Niemiec rozdzielenie kościoła od państwa. Dopiero wiem, Hiszpania wyszła z wojny, a mój postęp na froncie jest naprawdę powolny na ten moment. Mam nadzieję, że samoloty i czołgi to przyspieszą w przyszłości. Udało się! No to droga na Paryż otwarta. A propos czołgów, no i doszło do przełamania. Teraz w bitwach mam takie przewagi, że w zasadzie Francuzi nie mają szans. A moja przewaga na froncie cały czas rośnie. Nie wiem, jak do tego doszło, ale Francuzi w międzyczasie zmienili formę rządów i zmienili stolicę. Teraz jest w Rouen. A po jej zdobyciu Francja też za chwilę się podda. Moje zwycięstwo zakończyło raczej potęgę Francji. Teraz jest już podzielona. Po tej wojnie nadszedł czas, żeby unowocześnić niemieckie armie. Tylko jak to zrobić? Francja naprawdę w szampanii prądu nie ma. Dobra, nadszedł czas, w którym mam już ulepszone jednostki, przynajmniej się modernizują powoli. Ja w międzyczasie zacznę przygotowywać ich lepsze wersje. Muszę zwiększyć armię gdzieś do 800 tysięcy, może do miliona. Dodatkowo w armii będę miał teraz samoloty, co niesamowicie zwiększy koszty armii. Zobaczcie, praktycznie podwoiły się. Ale jednocześnie będę miał lepsze szanse na korzystniejsze efekty bitwy. Chyba źle zrobiłem, że wypuściłem Polskę, bo teraz będą mi rosły ruchy, oczywiście nacjonalistyczne. Ale ja chyba najadę Polskę. Ciekawe, teraz jestem przy właśnie upgrade'owaniu jednostek i z tego co widzę, nie da się upgrade'ować jednostki z artylerii do czołgów. Przynajmniej tak tu jest napisane. No dobrze, to więcej czołgów. Wprowadźmy jeszcze broń chemiczną do moich wojsk i za chwilę również będą miotacze ognia. W sumie też bardzo jestem ciekaw, jak to działa. Czy te bonusy do rekonesansu się kumulują, czy nie? Ktoś to testował? Dajcie mi znać w komentarzu. Niemcom udało się wprowadzić system republikanizmu, który już skutecznie dość długo działa. Dlatego teraz Junkerci będą mieli trochę zmienioną ideologię. Elity, czy coś w ten deseń? Wygląda też na to, że udało mi się już przygotować moje armię. Chociaż z tego co widzę, to z jakimś cudem nie do końca. Aha, to źle policzyłem. No to doróbmy piechoty zmechanizowanej. Naprawdę mocno mi zastanawia, kiedy ja podporządkowałem sobie Skandynawię. Była w moim bloku państw tylko. Dobra, mam 600 tysięcy wojska, co i tak robi mi drugą armię na świecie. Może dam radę, ale czas najwyższy, żeby rozpocząć kolejne wojny. Głównie w tym momencie o podbój Belgii, Niderlandów. I szczerze mówiąc, za bardzo na niesławę już nie patrzę. O, i kosztuje mnie to niestety sojusz z Wielką Brytanią. Szkoda. Ale może dobrze, zdobędę sobie brytyjskie Indie. Szczerze mówiąc, myślałem, że to Francja będzie dołączała do tych moich wojen. Na polach bitew widać, że zacząłem używać gazu bojowego. Tutaj jest, zobaczcie. Są czołgi, jest artyleria, wszystko płonie. Jest pięknie. I szczerze mówiąc, od tego momentu jakiekolwiek szlaki handlowe przestają mieć znaczenie dla mojego kraju, bo i tak wszyscy je zerwą. Jako że większość sił brytyjskich znajduje się w Danii jakimś cudem, zdecydowałem się przepuścić operację Lew Morski na jej terytorium. I udało się wygrać tą wojnę bez desantów, bez wojny, bez niczego? Zdobyłem Kanadę oraz Indie. Jakim cudem? Znaczy, to nie jest dobre w momencie, kiedy zdobywam te wszystkie podległe mi państwa, bo one teraz będą chciały być wolne. I szczerze mówiąc, nie wiem, z czym się to wiąże. Prawda jest taka, że im więcej macie punktów niesławy, tym bardziej będą one dążyły do niepodległości. Moim kolejnym celem będzie zaprowadzenie demokracji w Niderlandach. Mają tutaj konstytucyjną monarchię. Nie podoba mi się to, powinni mieć demokrację. Kto by się spodziewał, że dążenie niepodległościowe Niderlandów zabezpieczy Imperium Rosyjskie. No i niestety Rosja wsparła imperialne Niderlandy. Ale muszę przyznać, że militarny typ jednostek Rosji jest żałosny. Nie mają ze mną najmniejszych szans na tej armii. Muszę przyznać, że wprowadzenie demokracji w kilku krajach naraz jest kłopotliwe. Niderlandy bardzo szybko padły jednak, dlatego mogłem przemieścić resztę mojej armii bardzo szybko dalej na front rosyjski. Przy okazji, ponieważ moje wojska są w okolicy, wprowadzę demokrację w Polsce. Może będę miał szczęście i któraś z wielkich potęg dołączy do jej obrony. What? Ale że co? Mam pandemię grypy w kraju? Nie! Chociaż patrząc na stan wojska rosyjskiego, to chyba tam panuje pandemia. Niestety Polski nikt nie wsparł w dążeniach niepodległościowych, dlatego ruszam dalej, na Szwajcarię. Tymczasem grypa mi się rozprzestrzenia i teraz dopiero doczytałem, że mogłem jej zapobiec. Ale zdecydowałem się zbudować wieżowiec. Naprawdę. Chociaż nie, mogę też zapobiec grypie.
musimy podjąć bardzo drastyczne środki, żeby zapobiec całej pandemii. Zamykamy wszystko wszędzie. Wtedy w 5 miesięcy pozbędę się, mam nadzieję, tej pandemii. Po Szwajcarii nadszedł czas, żeby zaprowadzić znowu demokrację we Francji. Oni tutaj mają monarchię absolutną. Szwajcaria padła i z tego co widzę, raczej Francja też padnie. Mamy gigantyczną przewagę na froncie. Ale zobaczcie, jak tutaj wszystko płonie. Co tu się wydarzyło? Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że gazy bojowe będą jakoś lepiej widoczne tutaj. O nie! Brytyjska grypa dotarła do Saksonii! A w Stanach Zjednoczonych pojawił się komunizm? Chyba doszło do wojny domowej. Kolejnej. Mamy skonfederowany synod amerykański. Jest to protestancka teokracja. Nawet nie zwracałem na to uwagi, ale to jest nawet dość śmieszne. I teraz doszło do wojny domowej Stanów Zjednoczonych z komunistycznymi Stanami Zjednoczonymi. Ale beka. Powiem szczerze, mam nadzieję, że komuniści wszystko tutaj zaorają, bo będzie łatwo tam zaprowadzić ponownie potem demokrację. Wróćmy jednak do drugiej wojny z Francją. Nie chcę im nic mówić, ale po miesiącu walk z armii francuskiej dosłownie nic nie zostało. To było 500 000 żołnierzy i wszyscy praktycznie nie żyją. A moje armie są totalnie bez strat. I nawet to widać teraz po tym, jakie straty ponosi przeciwnik, praktycznie 3 razy większe od moich. No ale kto powiedział, że zaprowadzanie demokracji w Europie to jest łatwy proces? Przecież wsunę pierwszą moją armię już na front Sardynii-Piedmont. Może tutaj Wielka Brytania im pomoże w tej wojnie? Zobaczymy. Wow, sporo Francji podbiłem. Muszę przyznać, że przydałaby się tutaj jakaś taka mechanika tłumienia buntów na podbitych terytoriach lub coś, co by powodowało, że można lepiej zarządzać swoimi protektoratami, które tutaj są i w momencie prowadzić dalej podboje. Bo co chwilę mi dochodzi do jakichś buntów, a jest to dość upierdliwe. Następnie wysłałem moją delegację do Rzymu, żeby pokojowo przekonać ten kraj, żeby stała się demokracją, bo na razie to jest konstytucyjną monarchię. Udało mi się też zbudować pierwsze wieżowce. Gdzieś na pewno on jest, tylko weźcie go, znajdźcie. Ostatnie państwo włoskie, przed nami ostatnie wojny. Niestety dość duże, bo Imperium Osmańskie dołączyło, ale jeśli się uda, to we większości Włoch przywrócę demokrację. Same armie włoskie nie mają za najmniejszych szans, przełamujemy ich obronę bez większego problemu. Ale jeszcze większą rzeź robimy w Imperium Osmańskim. Tutaj mamy praktycznie 2 razy silniejszą armię i to na kierunku na stolicę Imperium Osmańskiego. W międzyczasie moje wojska też doskonały desantu na Argentynę i tutaj też powoli przebijam się w kierunku ich stolicy. W sumie to nawet bardzo szybko. Włochy padły, mam tylko inny problem duży, ponieważ powstała faszystowska kompania indyjska, którą muszę obalić. W międzyczasie niestety Stany Zjednoczone Ameryki wygrały wojnę domową i obaliły komunizm. Nie uwierzycie, ale na większości podbitych terytoriów nie ma ani jednej elektrowni, to jest jakaś masakra. Dobra, Indie zostaną odbite za chwilę, a ja mam chwilę pokoju, żeby moje armie wróciły do macierzy. Szczerze mówiąc, jestem zszokowany, jak szybko proces szerzenia demokracji przebiega w Europie. Dodatkowo wszystkie nowo podbite terytoria raczej dodaję do Stanów, dzięki temu mogę czerpać z nich większe podatki. Oczywiście po zaprowadzeniu demokracji wprowadzam elektryczność na podbite terytoria. Ja a propos zaprowadzania demokracji, zaprowadziłem ją w południowej Francji, a teraz nadszedł czas na zaprowadzenie demokracji w Hiszpanii. Tu też mają konstytucyjną monarchię. Odbijam też stare poniemieckie prowincje w Kurlandach. No jednak Hiszpanom się upiekło, jeszcze 34 miesiące pokoju zostały. Żeby nie przedłużać wojny z Rosjanami, dokonam desantu tą armią. W sumie mam flotę, która posiada kilka lotniskowców, więc może jakieś wsparcie dostaniemy. Inwazja przebiegła tak szybko, że nawet nie zdążyłem wam jej pokazać. Po prostu moja flota przepłynęła i zrzuciła 120 tysięcy wojska. Tylko front mi się popsuł, nie mogę dołączyć wojska. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Na froncie Imperium Osmańskiego oraz Rumunii, bo ją też zaatakowałem, w zasadzie nie mam co wam pokazywać. Armie po prostu tak szybko się przesuwają, że moi przeciwnicy nie mają szans. Naprawdę mocno mnie kusi, żeby zbudować taką armię eksperymentalną, która nie będzie ciężkiej artylerii czy też ciężkich czołgów, ale tylko i wyłącznie lekkie czołgi, żeby jak najszybciej zajmować terytorium. Ponieważ naraz toczę naprawdę dużo wojen i muszę mieć wiele szybkich armii do użytku. Odniosłem też wielkie zwycięstwo nad Imperium Osmańskim, dzięki czemu Imperium Osmańskie stało się moim protektoratem. No bądźmy szczerzy, nie chciało mi się podbijać całych Bałkan, po co to komu? Potem reparacje tam chcą i tak dalej. Ja dosłownie oświetlam same podbite terytoria. Wszędzie muszę prąd podłączyć. Jako, że i tak mam 2 lata postoju, bo jest 1918, a kolejny kraj mogę zaatakować dopiero w 1920 w Europie, to zdecydowałem sobie spapetować Stany Zjednoczone Ameryki.
No dobra, konfederatów nie mogę, bo są za duzi, ale mogę za to podziałać na zwykłe Stany Zjednoczone. Więc Stany Zjednoczone będą protektoratem niemieckim. I wiecie, tu na szczęście jest republika, jest demokracja, więc powinniśmy się łączyć w jeden potężny blok mocarstw, antymonarchistyczny. Tak, wielka inwazja Niemiec na Amerykę, niesamowite. Trzeba przyznać, że nasze wojska podczas desantu mają gigantyczną przewagę nad wojskiem amerykańskim. Marinesów chyba nie wynaleźli. Ten pan zdecydowanie nie jest zadowolony. Amerykańska flota zamieniła się we flotę podwodną, chociaż nie wiem, czy to będzie konieczne desantowanie się na stolicę amerykańską, bo w zasadzie dokonałem przełamania na każdym froncie w Ameryce. Stany Zjednoczone praktycznie od razu skapitulowały. Teraz zostały tylko skonfederowane Stany. Chciałem wam pokazać straty. Tu był 1 000 000 do moich 160 tysięcy. I w wyniku tego wszystkiego zbudowaliśmy monument zwany wieżowcem, na zasadzie drapaczem chmur. W sumie tutaj będę zabezpieczał terytorium przed protestancką teokracją. Czyli można powiedzieć, że ratuję republikę. Jak ta moja armia do przodu, niesamowite to jest. Tylko tutaj wpół skonfederowanego synodu Ameryki musiałem podbić dla siebie. No tak, może 1/3. Nie uwierzycie, ale w Ameryce mają prąd. Na szczęście mojego szerzenia demokracji w Hiszpanii raczej nikt nie zakłóci. Z tego co widzę, nikt ich nie wspiera. Do broni! Szerzyć demokrację w Hiszpanii! Hiszpanie nawet się bronią, ale wspomogę moje szerzenie demokracji desantem na tyłach. Co to jest? No po desancie ta wojna w zasadzie się skończyła. Przełamanie frontu na każdym froncie. Północna Hiszpania wyzwolona, nadszedł czas na portugalską monarchię. King Louis nie lubi tego. Portugalia została wyzwolona. Niestety Rosja znowu się wmieszała. Oczywiście ani na prowincja nie ma elektrowni. Ani w Hiszpanii, ani w Portugalii. W międzyczasie toczę teraz też wojny z Brytyjczykami, gdzie głównym moim celem jest zdobycie ich kolonii w Afryce. Jeszcze protektorat nad Brazylią. A wojny są śmieszne dlatego, że zawsze, ale to zawsze, bot weźmie całe wojsko z Wysp Brytyjskich. Ja desantuję się, zdobywam stolicę i wygrywam wojnę. Kto powiedział, że nie można toczyć wojny na 3 fronty? Nawet tu widać samoloty, nie zauważyłem ich wcześniej. Możliwe, że w nocy nie latają. Prawie w całej Europie demokracja jest zaprowadzana. Chociaż niektóre kraje się temu sprzeciwiają, tak jak na przykład Skandynawowie, to już chyba 5. ich rewolta, czy też Grecy z takim samym wynikiem. A żeby demokracja była na zawsze bezpieczna, konieczne stało się podbicie Wenezueli i tutejszych złóż ropy. Bo są naprawdę bardzo duże, jeszcze większe, pięknie. Cały obszar Niemiec jest znany w tym momencie jako obszar szerzenia się wolnych idei, wolnych myśli i sztuki. Czekaj. Oni chcą, żebym wprowadził zakaz kontroli migracji? Co? Ej, bądź co bądź, ja mam rozważną kontrolę migracji. Poza tym, nie wiem po co przybywać do Niemiec. To Niemcy przybędą do was. Na przykład przybyliśmy teraz do Wenezueli. Oczywiście, jak zwykle, Rosjanie sprzeciwiają się szerzeniu demokracji i dołączają do każdej możliwej mojej wojny. Ale trzeba przyznać, że dla ich wojska się to jak zwykle źle kończy. Zobaczcie, jak wyczyszczone są ich armie, gdzie ta wojna dopiero się rozpoczęła. Podczas mojej bitwy ginie 300 żołnierzy, po ich stronie 3000, a nawet więcej. I z tego co widzę, ja główne straty ponoszę z wyczerpania wojennego. Naprawdę jestem ciekaw, jak można to obniżyć. A nie byłoby kończyć wojny z taką Rosją, mając tylko 30 tysięcy strat, gdzie oni mają ponad 300. Nie zmienia to faktu, że odniosłem zwycięstwo jako Niemcy i podbiłem całą kontynentalną część Europy. No dobra, z wyjątkiem Gibraltaru, ale Wielka Brytania ma w tym momencie wojnę domową i nie mam jak podbić tego obszaru. A zobaczcie, jak wolno gra chodzi. Dlatego nasza Unia Celna odniosła sukces, praktycznie cała Europa w niej jest i po tym pokojowym szerzeniu demokracji stało się możliwe stworzenie potężnej centralnej Europy. Deklarując Europę Środkową, wykonaliśmy pierwsze kroki w kierunku realizacji marzeń o zjednoczeniu Europy. Tak, wspaniała Unia, zdecydowanie. Teraz jest pięknie i niebiesko. W sumie ciekaw jestem, czy nasza flaga by się zmieniła, gdybym zmienił to na republikę zwykłą, zamiast bycia republiką prezydencką. No nie, mogę to zrobić. Ej, zmieniła mi się nazwa przed chwilą na Zjednoczone Stany Europy. Ale powiem wam szczerze, mega zadowolony jestem z tych zmian, które weszły w najnowszym DLC. Victoria gra się dużo przyjemniej, chociaż trzeba przyznać, że pod koniec rozgrywki główny problem to jej prędkość, że jest strasznie powolna, ale możliwość prowadzenia wielu wojen naraz, możliwość praktycznie przestawienia całej budowy na automat, a sami dobudowujemy tamte rodzaje budynków, których brakuje, jak na przykład wojsko, tory i tak dalej, czy prąd, powoduje, że mega przyjemnie się gra obecnie teraz w tą grę. Dajcie mi znać, jakie kraje chcielibyście zobaczyć jeszcze teraz z Victorii 3. Oprócz Polski, to tak czy siak kiedyś nagram, jak tylko rozgryzę, jak nią sensownie grać, bo obecnie jest ona o wiele trudniejsza. Tak na koniec wprowadzę jeszcze komunizm, tak dla beki.
Zjednoczone Stany Europy to zdecydowanie najpotężniejsze państwo na świecie, praktycznie pod każdym względem. Najwięcej populacji, żyje się moim obywatelom po prostu najlepiej, najbogatsze państwo, jak i z największym prestiżem na arenie międzynarodowej. Pod kątem zachęty do migracji też jesteśmy całkiem nieźli. Praktycznie wszystko to, co jest pod moją kontrolą, tam migracja jest największa. No oprócz Rosji. To jest dziwne, że aż tyle nacji chce tutaj przybywać. Pierwszy raz też udało mi się w Wiktorii wreszcie wybadać dosłownie każdy rodzaj technologii. Już nic przed nami nie ma. I tak oto narodziła się nowa Unia Europejska, Unia Ludzi. W tej historii zdecydowanie coś poszło nie tak. A w tym odcinku z Europa Universalis 4 tworzy potężne azteckie imperium, które nie tylko sprzeciwstawi się kolonizatorom, ale może samo wyruszy na kolonizowanie Europy.